Witamy Państwa bardzo serdecznie w ten zimowy poranek i zima przypomina nam, że oczywiście zbliżają się nasze urodziny, nasze 90. urodziny i z dumą przypominamy, że jesteśmy jedną z najstarszych rozgłośni krajowych, ale też i europejskich. I dzisiaj właśnie zebrało nam się trochę na wspominki, ponieważ gościmy w radiu jednego z naszych byłych prezesów, pan Jerzy Wojciech Poczachowski. Witamy serdecznie. Wojciech Jerzy Poczachowski, witam najserdeczniej. Był pan prezesem w latach 2006-2009, ale zanim porozmawiamy o tych czasach, ja chciałem jeszcze przypomnieć taką inną funkcję, którą pan też piastował przez czas jakiś, czyli był pan dyrektorem Centrum Informacji Wojewody Śląskiego i to było w czasach, kiedy wojewodą był profesor Willibald Winkler. Postać zacna, wielka postać. I warto ją przypomnieć, prawda? Profesor Willibald Winkler, świętej pamięci, niestety nie ma już go wśród nas. Jeden z najzacniejszych ludzi, jakich w życiu poznałem i jeden z najzacniejszych Ślązaków, prawdziwych, rdzennych Ślązaków. Cudowna, wielka postać. Człowiek, który krótko był wojewodą, bo zaledwie przez rok przyszedł w trudnym momencie, kiedy urzędem wojewódzkim wstrząsnęły różne takie tam trzęsienia takie popolityczne. Cudownie... Znaczy, kiedy odszedł wojewoda kępski, prawda? Wojewoda Marek Kępski, tak. I profesor Willibald Winkler w krótkim czasie i za pomocą swojego wielkiego doświadczenia, przypomnę, że był dwukrotnym rektorem Politechniki Śląskiej, zacny profesor, i swojej wielkiej kultury, podkreślam, wielkiej kultury, doprowadził w krótkim czasie, że te wszystkie paroksyzmy zostały zażegnane. Po prostu wlał mnóstwo spokoju do tego urzędu. Mnóstwo wiedzy, mnóstwo doświadczenia i powtórzę jeszcze raz, mnóstwo kultury takiej politycznej, z którą wówczas mieliśmy kłopot. Panie prezesie, kiedy przyszedł pan do Polskiego Radia Katowice, oczywiście jest pan człowiekiem, który ma wszechstronne doświadczenie dziennikarskie i to zarówno radiowe, telewizyjne, ale także i prasowe. Co pan tak w pierwszej chwili pomyślał na temat tego radia? Dla mnie Radio Katowice, ponieważ jestem katowiczaninem i Ślązakiem, to dla mnie to Radio Katowice było takim elementem mojego dzieciństwa, mojej młodości, mojego życia tutaj. Radio Katowice słuchało się zaraz obok Trójki, która była zawsze taką wiodącą stacją dla młodzieży lat 70., a wtedy moja młodość właśnie przypadła, taka szkolno-studencka. To radio dawało niesamowitą szansę przywrócenia go po takich różnych eksperymentach, jakie trwały w 90. bodajże drugim roku. Polskie Radio Katowice zostało zamienione w spółkę Skarbu Państwa, stało się jakby niezależną spółką i tak jest po dzień dzisiejszy. Dawało to duże możliwości, ale też wcześniej troszkę poeksperymentowano na tym radio i miałem parę fajnych pomysłów, które dzięki wspaniałemu zespołowi, z którym współpracowałem, Nie ukrywam, że też tutaj ukłon w kierunku naszego dzisiejszego prezesa, pana Piotra Ornowskiego, który wtedy był moim dyrektorem programowym i w ramach tego zespołu udało się parę fajnych rzeczy w tym radiu zrobić. Te parę fajnych rzeczy to między innymi serwis internetowy. Myśmy wtedy tak naprawdę rozpoczęli działalność w tym, co się dzisiaj nazywa nowe media i prowadzimy tam działalność dużo szerszą, ale to są właśnie te czasy, kiedy przypadły te, przepraszam za słowo, pierwociny i to była pańska inicjatywa, ale dużo ważniejsza inicjatywa to oczywiście audycja Lwowska Fala. To był pański pomysł. Lwowska Fala to była audycja, która leżała mi szczególnie na sercu, ponieważ ona sięgała swoimi korzeniami okresu przedwojennego. Polskie Radio Katowice, o czym pan redaktor raczył by wspomnieć na początku naszej rozmowy, powstało w 1927 roku jako czwarta rozgłośnia w Polsce. Po Warszawie, Poznaniu i Krakowie, a przed tak wielkimi wówczas metropoliami Rzeczypospolitej jak Lwów i Wilno, ale jak powstała, wkrótce później powstało Polskie Radio Lwów, to między Lwowem i Katowicami jeszcze z okresu powstań śląskich, kiedy kadeci lwowscy bardzo aktywnie uczestniczyli szczególnie w trzecim powstaniu śląskim, te relacje były bardzo bliskie. Po wojnie, kiedy na skutek zdrady jałtańskiej część Rzeczypospolitej odpadła od Polski, czyli tak zwane Kresy, Lwowiacy w dużej części osiedlili się na Górnym Śląsku i przynieśli z sobą ten wielki dorobek polskich Kresów. Audycja była
po to, żeby nie tylko przypominać o tym wielkim cywilizacyjnym elemencie, jaki stanowiły polskie kresy, ale była również po to, żeby wspominać o tym, jak jest dzisiaj, że istnieje Lwów, istnieją Lwowiacy, istnieje problem polskich kresów, który cały czas jakby jest taką troszeczkę jątrząsą się raną. Ale ponieważ piastował pan też swego czasu funkcje kierownicze w programie trzecim Polskiego Radia, o którym pan wspominał, to powiedzmy, że również tam zaaplikował pan, czy wymyślił audycję kresową. Ja rzeczywiście po tym, jak odszedłem tutaj z radia w takich dosyć specyficznych okolicznościach, o których nie chcę póki co mówić, to losy moje tak się potoczyły, zostałem wiceprezesem Polskiego Radia w Warszawie, jednocześnie odpowiedzialnym za program trzeci. I w tym programie trzecim wprowadziłem dwie audycje dosyć istotne, mianowicie Trójka na kresach i Trójka po trzeciej. Trójka na kresach to był właśnie taki program nawiązujący troszeczkę do Lwowskiej Fali i też mający jakby pokazywać słuchaczom, oczywiście w takim unormowaniu charakterystycznym dla programu trzeciego, czym były kresy, czym są dzisiaj, jakie są problemy Polaków, mniejszości polskiej zamieszkującej polskie kresy generalnie. Także wspaniała audycja, żałowałem tak, bardzo. Ale różnica między Trójką na kresach a Śląską Falą polega na tym, że Lwowska Fala cały czas jest. Właśnie, to chciałem powiedzieć, że zaraz po odwołaniu naszego zarządu, którego byłem członkiem, obydwa te programy, o których wspomniałem, zostały zlikwidowane przez moich następców, co uważam ze szkodą dla programu i dla samej idei. Panie prezesie, pan w tej chwili jest dyrektorem Polskiego Instytutu w Düsseldorfie. Proszę mi powiedzieć, jeśli mogę oczywiście o to zapytać, jak pan ocenia jakość, nazwijmy to, takich rozgłośni jak nasza, czy powiedzmy radia publicznego w Polsce i radia publicznego w Niemczech? Teoretycznie te pojęcia są bez mała tożsame. Radio publiczne w Polsce i radio publiczne w Niemczech ma realizować jakby interes państwa, rację stanu w Niemczech niemiecką, w Polsce polską. Odnoszę wrażenie, że niemieckie media bardziej, powiedziałbym, ściślej realizują te idee i są bardzo mocno związane z linią polityczną prowadzoną przez rząd niemiecki, niezależnie od tego, kto stoi na jego czele. W Polsce permanentnie próbuje się, szczególnie ze strony ludzi, którym się nie podobają pewne zmiany, próbuje się dezawuować fakt, że Polskie Radio jako instytucja jest, tak jak telewizja polska, publiczne media są powołane do tego, żeby reprezentować interes państwa. Ja chciałem pewną rzecz przypomnieć, mianowicie krótko po tym, jak zostałem prezesem Polskiego Radia Katowice i redaktorem naczelnym, poproszono mnie o wywiad do jednej z gazet o zasięgu ogólnopolskim. To była gazeta, powiedzmy, nie do końca sprzyjająca formacji czy idei, z którą ja jestem, czy sam się utożsamiam, jestem utożsamiany. Ja w czasie tego wywiadu powiedziałem, że w mojej ocenie media publiczne są właśnie do tego, żeby reprezentować interes państwa w regionie, szczególnie media regionalne, bo mówiliśmy tutaj o Polskim Radiu Katowice, tak, tak. Żeby reprezentować polską rację stanu, bo to jest bardzo istotne. I co się okazało? Wielki tytuł w tej gazecie wytłuszczony. PiS odzyskał media dla państwa. No, wyszło na to, że te tytuły media się powtarzają regularnie. A w rzeczywistości, tak naprawdę, po to są media publiczne, żeby ten interes państwa reprezentować w jak najlepszym tego słowa rozumieniu. Nie wąsko ideologicznie, tylko w rozumieniu państwa, które ma ponad 1000 lat, państwa, które ma wielki dorobek cywilizacyjny, państwa, które stanowi bardzo istotny element na mapie polityki nie tylko europejskiej, ale i światowej. I powolutku, systematycznie państwo to wraca do tych państw, które chcą i powinny decydować o kształcie kontynentu i globu, a nie tylko wysłuchiwać, jak powinno się to wykonywać.
A państwa i moim gościem był Wojciech Jerzy Poczachowski, prezes Polskiego Radia Katowice w latach 2006-2009. Dziękuję bardzo. Serdecznie. Radio Katowice.